Panu, drodzy bracia i siostry. Droga krzyżowa. Ja w dłoni miałem młot i gwóźdź po gwoździu wpijał się w Twoje dłonie i żyły rozdzielał. Wlałem ogień w Twe ciało i łamałem kości, byś płonący cierpieniem na krzyżu umierł. Ja poiłem Cię żółcią i octem, gdyś wołał konający z pragnienia drżącym głosem pragnę. I śledziłem, jak długo pierść oddychać zdoła, zanim zgonem zamilknął wargi Twe pobladłe. Co dzień pierś Twoją darłem, łamałem golenie i octem żółcią Twoje cieszyłem pragnienie. To ja śledziłem, jak twarz Twoja dogorywa i wiecznie gwóźdź mój ciało skrwawione rozdziera i włócznia moja piersi zsiniałe rozrywa i wiecznie pod ciosami moimi umierasz. Moi drodzy, zaledwie tydzień przed przeżywaniem misterium męki pańskiej zechciejmy w ostatnim już dziś rozważaniu pasyjnym przejść drogą krzyżową, przejść nią razem z Chrystusem w stronę Golgoty, miejsca szczególnego, na którym został wywyższony Bóg na drzewie Krzyża Świętego. A więc, moi drodzy, od początku. Wyrok i jego wykonanie. W starożytności odbywały się na ogół w tym samym dniu, w tych samych godzinach. Nie było wtedy odwołania, nie było odwołania, nie było oskarżenia się. Skazany na śmierć nie miał prawa odwoływania się do instytucji nadrzędnych. Chrystus, nasz Pan, nie mógł nawet odwołać się do łaski Cezara. Nie był przecież obywatelem rzymskim. Nie miał też prawa do godnej śmierci, ani do ostatniego słowa, jakie przysługuje skazanemu. Co więcej, przed śmiercią ubiczowano go okrutnie, tak po rzymsku, bez liczenia razy, a potem oddano go żołnierzom, którzy robili z nim, co tylko chcieli. Skazano Chrystusa na najgorszą śmierć, skazano go na krzyż. Dlatego trzeba było przed tym fizycznie i moralnie go wykończyć. Trzeba było go załamać. Może nawet żołnierze byli bardzo źli na to, że muszą przed wolnym dniem, przed świętem tak ciężko pracować. Biczowali go zatem z nienawiścią. Wbijali w jego głowę koronę z krzaków cierniowych, a potem klękali i bili go po głowie i wykrzykiwali: witaj, królu żydowski! Kiedy przyszła na to pora, dali Chrystusowi krzyż. Skazaniec sam miał nieść go na miejsce stracenia. Taki był zwyczaj. To nic, że po wszystkich torturach Chrystus był osłabiony do ostateczności, że ledwie trzymał się na nogach. Rozpoczęła się droga krzyżowa. My dzisiaj, moi drodzy, patrzymy na tę drogę jak na nabożeństwo. Stacje drogi krzyżowej wiszą na ścianach kościołów. Gotowe formularze są w książeczkach. Ludzie idą drogą krzyżową, śpiewają pieśni, wysłuchują rozważań. Niektórzy prywatnie obchodzą stacje, odczytują odpowiednie myśli z podręcznika albo mówią to, co im dyktuje serce. Moi drodzy, w różny sposób można patrzeć na drogę krzyżową. Można w niej widzieć rzeczywiście tylko nabożeństwo odprawiane w
kalwary, które wybudowano w różnych miejscach na ziemi. Począwszy od kalwarii zebrzydowskiej, po której wędrował razem ze swoim ojcem Jan Paweł II. Poprzez kalwarię śląskie, aż po naszą, tak nam blisko, kalwarię pacławską. Można też widzieć tę drogę krzyżową, którą odmawiają pielgrzymi w Jerozolimie. Może niektórzy z nas mieli taką okazję. Ruchliwymi uliczkami świętego miasta, pełnymi gwar, hałasu, beztroski. Może taka właśnie była ta ostatnia droga Chrystusa. Pośród gapiów, handlarzy, wykrzykujących, reklamujących swoje towary. Co ich tam obchodził jakiś tam skazaniec, który szedł na krzyż? Myśleli pewnie sobie, że to jakieś przestępstwo. Przestępca musiał pewnie sobie na to zasłużyć. Co ich obchodził człowiek w cierniowej koronie, dźwigający krzyż w asyście dwóch? Przecież popychali go ludzie zacni. Faryzeusze, kapłani, przedstawiciele narodu, można by powiedzieć, elita społeczeństwa. To była dla nich swoista gwarancja, że dzieje się wszystko zgodnie z prawem, że nie dzieje się tutaj żadna krzywda. Trudno dzisiaj, po ponad 20 wiekach, zrozumieć tę prawdziwą drogę krzyża. Trudno powiedzieć, kto w niej naprawdę uczestniczy. Brandstetter w swojej książce Jezus z Nazaretu pisał: szli sędziowie i prokuratorzy, szli fałszywi świadkowie, krzywoprzysięzcy, szli członkowie rządu pod chmurą sępów, szli w głąb biblijnych przeznaczeń. A Chrystus dźwigał w życiu wiele ciężarów, ale ten był większy od wieczoru po trudnym dniu. Tak ciężki, jak ciężkie jest niebo. I znowu szli pod górę, na jarmarczne wzgórze, gdzie młodzieńcy bili przy straganach winny mosz i wycierali rękawę wargi wilgotną od pyłu, gdzie dzieci grały w kręg, a koguty walczyły ze sobą wśród gwieździstej gawiedzi. Jedni radowali się, nie wiedząc, co czynią, a drudzy drżeli ze strachu i niepokoju w to południe podmiejskie gorące. Moi drodzy, znamy drogę krzyżową. Znamy na pamięć 14 stacji, które ustaliła chrześcijańska tradycja. Wspominamy upadki, wspominamy sąd Piłata, wspominamy upokorzenia, które przeżył Jezus. A jednak na tej drodze pojawiły się również światła. Nie była to tylko droga ciemności, nie była to droga nienawiści, nie była to droga zła. Stacje drogi krzyżowej ukazują nam także człowieka, ukazują ludzką miłość. Trzeba więc ją dostrzec i trzeba się nią cieszyć. Najpierw pojawia się Matka. Nie wiadomo skąd znalazła się Maryja na drodze krzyżowej. Czy przyszła z Nazaretu do Jerozolimy wiedziona matczynym instynktem? Czy była cały czas ze swoim synem? Stanęła obok niego na drodze. Nie wiadomo, czy przypominała sobie wtedy słowa ze świątyni, gdy Jezus miał tylko 12 lat. Synu, czemuś nam to uczynił? Pewnie nie. Pewnie tylko spojrzała na Niego, w Jego oczy. Nie z wyrzutem, ale ze zrozumieniem. Przecież ona zachowała w swoim sercu wszystko. Wszystko, co powiedział jej Bóg. I pewnie wtedy zrozumiała, że fiat wypowiedziane podczas zwiastowania było zgodą na wszystko. Kolejnym światłem, które pojawia się na drodze krzyżowej Chrystusa,
to Szymon z Cyreny. Szymon, który był przyruszony. On szedł do domu po ciężkiej pracy. Tęsknił za odpoczynkiem. Tymczasem niespodziewanie wyciągnięto i wciągnięto go w tajemnicę zbawienia. Na pewno nie podszedł do Chrystusa ze współczuciem ani wdzięcznością. Może pomyślał sobie o tym, że stał się przypadkową ofiarą losu. Może jednak zrodziło się w nim współczucie to skazające. Może zrobiło mu się głupio. Co się stało z Szymonem, gdy oddał z powrotem krzyż? Ewangelia tego nie zapisała. Nie zapisano także tego, czy Chrystus ukazał się mu po zmartwychwstaniu. Ale może właśnie tak było. Może właśnie jemu Chrystus chciał podziękować za tę wymuszoną pomoc. Może chciał podziękować wszystkim. Moi drodzy, potrzeba dziś Szymonów, którzy potrafią sobie swoje życie poświęcić wtedy, gdy przyjdzie konieczność. Nawet wtedy, gdy brakuje sił, gdy chciałoby się zająć tylko swoimi sprawami. Tak trudno czasem rozpoznać Chrystusa w drugim człowieku. Można wszystko zostawić na Bogu. Można na to wszystko machnąć ręką. Można powiedzieć, co mnie to w ogóle obchodzi? Ja mam swoje życie. Co mnie obchodzi życie tego drugiego człowieka? A Szymonowi przydarzyło się dziwne spotkanie. Nie był to Chrystus czyniący cuda, uzdrawiający, rozmnażający chleb. To, co go spotkało, było najtrudniejsze. On spotkał skazańca. I taka wiara liczy się jak najbardziej. Jezus nie gorszy się Szymonem dlatego, że w pierwszym momencie bardzo się zdenerwował. Tradycja mówi, że uwierzył w Chrystusa, że nie wstydził się swojej wymuszonej pomocy. A potem Szymon uczył tej wiary swoją rodzinę, swoje dzieci. Może powiedział sobie, nie wiedziałem wtedy, kim on jest. Wtedy go nie znałem, ale on mnie zna. On oddał mi krzyż i pozwolił mi sobie pomóc. Może Jezus dzisiaj do nas mówi. Pomóż mi, człowieku. Pomóż mi nieść mój krzyż. A ja pomogę ci nieść twój codzienny krzyż. Historia Weroniki to kolejne światło na drodze krzyżowej. To tylko tradycja chrześcijańska. Nie ma jej imienia w Ewangelii. Niektórzy natomiast mówią, że to tylko symbol. A jednak Weronika stała się tak bliska niewiasty mężnej z Księgi Mądrości. Kobiety, która jest nie tylko roztropna, ale potrafi zrozumieć ból, potrafi zrozumieć cierpienie, a przede wszystkim niesprawiedliwość. Może właśnie należała do grona niewiast towarzyszących Jezusowi. Jej obecność na drodze krzyża jest czymś zrozumiałym, czymś naturalnym. To ona zdołała przedrzeć się przez tłum, nawet na siłę, podejść i wytrzeć twarz Jezusowi. Twarz skrwawioną, spoconą, zakurzoną i oplutą. Moi drodzy, to takie kobiece, to takie ludzkie. Chyba nawet oprawcy potraktowali jej gest ze zrozumieniem. W postawie Weroniki kryje się ten kobiecy geniusz, geniusz serca. Tak właśnie pisał Jan Paweł II. Czy nie jest to także postawa wszystkich matek, lekarek, pielęgniarek, kobiet samotnie wychowujących dzieci? Nie chodzi im tutaj o rozgłos. Chodzi przede wszystkim o miłość. Chodzi im przede wszystkim o drugiego człowieka. Zapytaj się, czy w twoim sercu
taka miłość? Miłość do drugiego. I kolejne światło. Niewiasty jerozolimskie. Moi drodzy, tutaj w tym spotkaniu nie chodzi tylko o płacz. Chodzi tutaj o prawdziwy dar. Dar, który kosztuje. Dar, który rodzi się w bólu, a może i nawet w miłości. Ale nie wolno potępiać gestu tych jerozolimskich kobiet. One przecież też zdobyły się na odruch serca. One też wtedy widziały tą niesprawiedliwość. Nie wolno płakać, kiedy widzi się niesprawiedliwość, tolerując ją równocześnie w samym sobie, w swoim najbliższym otoczeniu. To bardzo trudne zadanie, zwłaszcza dzisiaj, bo tak łatwo potępiać, tak łatwo wyklinać ludzi, tych żyjących tam daleko. Trudniej jest zatem najpierw sobie powiedzieć: nie kradnij, nie cudzołóż, nie kłam. Może właśnie dlatego dekalog przypomniany przez Jana Pawła II wywołał wtedy tak wiele kontrowersji i sprzeciwów. Może właśnie dlatego Ewangelia budzi dzisiaj tak wiele zastrzeżeń. Dlatego, że jest apelem do serca każdego człowieka. Każe zmieniać nam własne życie, każe się nawracać, każe przemieniać swoje serce. Przecież łatwiej nam jest nawracać i moralizować daleki świat, innych ludzi, niż zmieniać swoje poglądy, swoje postępowanie. Przecież Jezus konkretnie mówi: nie płaczcie nade mną, lecz nad sobą i nad swoimi dziećmi, nad swoim życiem. Od ponad 20 wieków idziemy drogą krzyżową. Chyba inaczej niż wtedy, gdy była jej, powiedzmy, premiera. Próbujemy ją trochę naśladować. Gdzieś tam na pielgrzymce młodzi ludzie niosą krzyż. Na niektórych kalwariach ludzie starają się wcielać w ludzi, którzy wtedy uczestniczyli w męce Chrystusa. To dobrze. Trzeba się jednak ciągle zastanawiać, moi drodzy, nad rzeczywistym udziałem każdego z nas w drodze krzyżowej. Przypomnijmy sobie teraz pewien wiersz wspomnianego już dzisiaj autora Brandstettera. Chociaż nie narzuciłem na twoje ramiona szkarłatnego płaszcza, a w ręce twoje nie wetknąłem bambusowej czci. Chociaż nie byłem wśród tłumu, który domagał się twojej śmierci, to moja obecność była tylko pozorna, albowiem dobrze znam siebie. Nie odważyłbym się krzyczeć w twojej obronie, ani głośno sprzeciwiać się wyrokowi. Przebacz mi, Boże. Przebacz mi, Boże, ten grzech niepopełniony. Moi drodzy, powoli kończy się czas Wielkiego Postu. Dziś już bezpośrednio weszliśmy w tajemnicę przeżywania męki Pańskiej. Na Eucharystii słyszeliśmy, albo dopiero usłyszymy opis męki Pańskiej. Kończymy powoli już nasze rozważania pasyjne. Zastanawialiśmy się nad tajemnicą krzyża, krzyża Chrystusa w odniesieniu do naszego osobistego krzyża. Przewodniczył nam tutaj wielki nasz rodak Jan Paweł II. Prośmy zatem na końcu naszych rozważań naszą Matkę, Królową Rodzin, Matkę Bolesną, ta, która stała pod krzyżem, ta, która podczas drogi krzyżowej pomogła Jezusowi poprzez słowo. Prośmy Maryję, aby pomogła nam wziąć nasz osobisty krzyż, tak jak pomagała Jezusowi. Prośmy Maryję,
aby była naszą orędowniczką, aby się nami opiekowała tutaj w naszej kolegiacie, aby była z nami, ale prośmy ją także o to, aby wybłagała ten dar wiary, wiary dla każdego z nas, ogromnej miłości, niezachwianej nadziei. Prośmy ją, aby pomogła nam wziąć krzyż na nasze ramiona, abyśmy tego krzyża się nie wstydzili, abyśmy byli czytelnymi świadkami Bożego Krzyża.